Cześć, cześć, cześć! Witamy Was w naszym nowym filmiku. Dzisiaj będziemy malować koszulkę farbami do ubrań, które kupiliśmy w Pepco, jak widać. Koszulki mamy już przygotowane. Tu jest koszulka numer 1 i koszulka numer 2. Na koszulce numer 2 prawdopodobnie powstanie coś bardziej abstrakcyjnego, jako że nasz malarz ma trochę mniej lat. A my tu mamy pomysł na pewien wzór. To zostańcie z nami, miłego oglądania. Bierzemy farbki. Otwieramy farbki, każdy swoją wybraną farbkę i zaczynamy od nakładania, o właśnie, w taki sposób. I jeśli chcesz to rozprowadzić, to musisz to zrobić, Filip, końcówką tej tubki. Nie paluszkiem, tylko tym plastikiem. Tutaj zaczyna się różowa plamka pojawiać. Bardziej dziewczyńska. I w ten sposób każdy nakłada swój ulubiony kolor na koszulkę. Tu na razie widzę, że też dosyć abstrakcyjny wzór nam wychodzi. A gdzie ta zakrętka, mama? Zakrętka jest gdzieś obok. Na razie odłóż po prostu buteleczkę i wybierz sobie drugi kolor. I żółty kolor. Żółte plamki. To są farbki, których już kiedyś używaliśmy, więc nie są już takie pełne te buteleczki, te flakoniki. Nie mam nagle, mama. I można je właśnie w ten sposób rozmazać, używając końcówki opakowania. Oczywiście, już Ci pomagam. Nacisnąć Ci? Zobaczmy, czy w ogóle ten kolor jeszcze jest, bo on jest taki neonowy. I tu mogło być tak, że już go ktoś kiedyś wykorzystał. I teraz spróbuj to rozprowadzić. Rozsmaruj to. Tak. Jak chcesz. W którą stronę chcesz. Jaki wzorek chcesz. Tu teraz wjeżdża trzeci kolor, biały. I mimo, że koszulka jest biała, widać, że kolor jest widoczny. To jest fajny pomysł na jakieś chłodne dni, na zabawę z dziećmi. A szczególnie dlatego, że potem można te koszulki sobie założyć i można nawet, kiedyś tak zrobiliśmy, napisać swoje imiona i stworzyć na przykład takie koszulki piłkarskie. Tak jakby wszystkie osoby z jednej drużyny. Mama, możesz. Mama, możesz. Mhm. Pokaż, może już jest jej bardzo mało, wiesz, bo... Ale nie to miejsce, nie jakieś inne. Wow, jednak udało się sporo. W które miejsce? No, tam, tu gdzie jest namalowane. Można robić też takie wzorki. Też mogę? I możesz rozetrzeć. Postukaj troszkę butelką. Nie mam rady. W które miejsce? Też nie mam rady. Zobacz, jak dużo wyleciało. Nie dam rady. To znaczy, że musisz postukać tym, tą końcówką, o koszulkę i wtedy nacisnąć. Dużo właśnie. Piękna, kolorowa koszulka nam tu powstaje. Jedyne, o co się trzeba teraz martwić, żeby farby wylądowały tylko i wyłącznie na materiałach, nie na podłodze. Powstają nam piękne, kolorowe koszulki. Trzeba jedynie uważać na ilość nakładanej farby, bo mam już takie doświadczenia, że w przypadku tak grubo nałożonej farby, ona nie chce potem wyschnąć. Trwa to bardzo długo i ostatecznie jest cały czas mokra. Więc trzeba tu teraz coś narysować. Jaki wzorek narysujesz? Może jakiegoś węża? Co byś chciał za wzór? Nie wiem.
drugi kolor, postukaj troszkę. I nasze koszulki z drugiej strony. Taka piękna, wiosenna, pastelowa koszulka nam tutaj powstaje. A tutaj co my tu mamy? Róż! Dlaczego nie ma końcóweczki? Szalona koszulka druga. I jaki jeszcze kolor wybierzesz? Żółty. Znalazłeś ładny żółty? Pokaż, który? Ach, ten. On jest faktycznie bardzo ładny, taki słoneczny. Już masz chyba koszulkę na lato, co? Straćka. Takie mocne kolorki. Wcześniejszy kolor się nie podobał. Dobra, wystarczy i rozprowadź. Nie możesz lać tak dużo farby. Czego? Bo nie wyschnie ci to i nie będziesz mógł chodzić w tej koszulce. Zobacz, jak twoja siostra je rozprowadza, rozciera je. One wtedy będą szybko suche i będzie można szybko założyć tą koszulkę. Ja nie chcę mieć straczkowatej. Nie chcesz mieć straczkowatej koszulki, to nie używaj straczkowatej farby. Używaj samych ładnych farb. Na razie masz bardzo ładną, kolorową koszulkę. A ja? Masz takie kolorowe plecki, a twoja koszulka jest, tak jak mówiłam, wiosenna, pastelowa, delikatna. Teraz, kiedy masz nałożone tak dużo farby, spróbujemy teraz tą koszulkę złożyć, zobaczcie, na pół i poodciskać w taki sposób, wyjdą nam pewnie szalone wzorki, a Filip nie będzie musiał dużo czasu spędzać na rozsmarowywaniu swoich farb. Pociągnij proszę za dół koszulki, pociągnij koszulkę do siebie, pociągniesz? Pociągnij koszulkę, o, dziękuję. I teraz tak wygląda twoja koszulka. Chcesz spróbować też swoją na pół? Nie, jeszcze kilka kolorów. Jeszcze kilka kolorów. Ona? Tak. Muszę popatrzeć. Jak? Koszulki gotowe? Jeszcze nie, jeszcze. O, chcę tutaj pomiędzy tak sobie ten kolor. Żeby nie było białych przerw. Żeby były tak. Nie na podłogę, proszę. Farbę, ale... Wziąłam białą farbę, akurat na białe przerwy, więc... Powinno być dobrze. Możemy też spróbować wykonać napis. Tylko trzeba to robić dosyć wolno. W podobny sposób, jeśli mieliście do czynienia z takimi pisakami do ciasteczek. Na przykład imię właściciela koszulki. Może to być jakaś cyfra, jak macie jakiegoś ulubionego piłkarza, to może jego numer. I teraz koszulka powinna trafić na kaloryfer. Tak wyglądają nasze skończone dzieła. Mamy nadzieję, że nasz filmik Wam się podobał i pomysły na wspólną zabawę. Koszulki mogą być pomalowane z przodu, z tyłu albo tylko z jednej strony. To już od Was zależy, jak wolicie. I jeśli podobał Wam się nasz filmik, to subskrybujcie nasz kanał. Dzięki, pa!